Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Wejdź na nową oficjalną stronę klubu ksruch.com. Prawa strona boiska. Tam ciasno zmasowana ta defensywa Znicza. Grając w defensywie Zniczy piątką w obronie, w linii ustawioną. Teraz zaskakujące podanie Piątka do... w pole karne, jest tam Michalski, Kwietniewski, techniczne uderzenie trafia w obrońcę. Jeszcze tam wywalczy Foszmańczyk i wybijają piłkę daleko, po prostu piłkę w aut i teraz Znicz na wysokości naszego pola karnego wrzuca z autu. Dośrodkowanie przed pole karne, dobre uderzenie i pięknie, Osobiński, kapitalna interwencja, mogliśmy przegrywać ze Zniczem. Kwietniewski w narożniku. Znów będzie dośrodkowanie lewą nogą. Popatrzmy. Teraz na bliższy słupek. Wybita piłka. Piątek z dystansu. Piątek. Silne uderzenie. Piłka przeleciała nad bramką. Ale brawa od kibic. Ze Zniczem 1-1 przy cichej. Wtedy bramkę strzelił Mateusz Bartolewski. I porażka 0-1 w Pruszkowie. Tymczasem Pląskowski przed szansą. Pląskowski uderza nad bramką. Ale szkoda tej sytuacji. Wincier. Dośrodkowanie prawą nogą. Ale tak tuż przy linii pola karnego zbierają piłkę goście, ale od razu doskakujemy, odzyskujemy. Foszmańczyk, uderzenie! Foszmańczyk! Gol! Co za gol! Ale uderzył Foszmańczyk! 42 minuta! Obejmujemy prowadzenie w meczu ze Zniczem. Brawo Fosa! Kibice wstali z miejsc, biją brawo teraz. Fantastyczne uderzenie Tomasza Foszmańczyka sprzed pola karnego. Winciarz przejmuje piłkę. Ach, uciekła gdzieś ta piłka, ale zdołał się jednak oczywiście utrzymać Winciarz. Winciarz, wracają teraz gracze Znicza. Foszmańczyk odgrywa do Winciarza. Winciarz uderzenie i wyciągnął nogę Misztal, bo uderzał Winciarz w krótki ruch. Nabrzmiał gwizdek sędziego. Uderzenie na bramkę. Piłka trafia w mur. Jeszcze poprawka. Nie, to miękka wrzutka w pole karne. Piłkę wyłapuje. Który, tak jak w pierwszej połowie, wykonywać będzie Kwietniewski, tym razem krótko, do Foszmańczyka. Foszmańczyk wrzutka w pole karne, nadstawiał tam nogę już Pląskowski, piłka wybita, jeszcze zgrywa Piątek, piłka spada pod nogi Pląskowskiego, ale arbiter podnosi chorągiewkę i wraca do sytuacji sprzed chwili, gdzie na linii, chyba już za linią pola karnego, upadł Michalski, jeśli dobrze widzę, jeszcze tam żółta kartka dla jednego z rywali, no i rzut karny dla niebieskich w 50 minucie. Zabrzmiał gwizdek sędziego, podbiega Pląskowski na dwa tempa. Słyszeliście Państwo ten jęk zawodu, bo Pląskowski nie trafił w bramkę, mierzył gdzieś tam w okienko. Sporo miejsca ma Moneta, lewa strona, Moneta ośrodkowanie w pole karne, uprzedza tam naszego zawodnika obrońca. Jeszcze raz niebiescy, tym razem prawa strona, Michalski do Foszmańczyka, ten jest w polu karnym. Foszmańczyk miękko tam w kierunku dalszego słupka wybijają obrońcy, ale cały czas niebiescy w posiadaniu piłki. Znów na lewej stronie Moneta, zagranie do środka. Tutaj nie doleciała ta piłka do Foszmańczyka, ale jest jeszcze Witek. Kwietniewski, uderzenie! Jakiś rykoszet i piłka obok bramki. Jest gwizdek sędziego. Kwietniewski, jednak Foszmańczyk. I nie trafił w bramkę kapitan niebieskich. On teraz wprowadza piłkę, chyba już rozbiegał ten uraz, którego się nabawił na początku drugiej połowy. Michalski świetnie tam szukał Pląskowskiego, wyszedł jednak czujnie z bramki Misztal. Daleko już linii do Pląskowskiego, szczęśliwie, bo pomylił się tutaj w przyjęciu Pomorski. Witek na lewą stronę, Moneta. Moneta do Kwietniewskiego, Kwietniewski mija Misztala i gol! Mikołaj Kwietniewski! 63 minuta, podwyższamy prowadzenie 2-0, Mikołaj Kwietniewski minął Misztala i z ostrego kąta trafił do bramki. Skurecki szuka podaniem Firleja, jeszcze z Nidżynia pola karnego, uderzenie na naszą bramkę i świetnie Osobiński, kapitalna interwencja naszego bramkarza. W tym stałym fragmencie, jeszcze Znicz, prawą stronę, zagranie przed pole karne, przełożył piłkę na lewą nogę, uderzenie w dalszy ruch, odprowadził piłkę wzrokiem Osobiński, ale swoje minuty od trenera Skrobacza, no i przechodzi do historii jako drugi najmłodszy gracz
drugi najmłodszy debiutant w historii naszego klubu. Tymczasem niedokładnie Misztal, próbował to wykorzystać Michalski, jeszcze uderzał Pląskowski, tam trafił, jeszcze rykoszet, piłka przelatuje obok bramki, jeszcze będzie rzut rożny. Szkoda, bo mogliśmy z tego prezentu Misztala, który za krótko wybił piłkę, od razu...